dzisiejszym Moto Daily Vlogu przeniesiemy się do Japonii, a dokładniej do Nowego Sącza, ale z tą Japonią też wiele jest wspólnego, ponieważ w dzisiejszym filmie japońskie Ferrari, Honda NSX nowej generacji 580 koni. Witaj w kolejnym odcinku programu Hi-Fi! Ho, ho, ho. Merry Christmas! Dostałem dziś kluczyki do nowej Hondy NSX, a właściwie Acura NSX, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ten samochód jest nazywany Acura, a wszędzie indziej Honda. Taka luksusowa wersja Hondy, można powiedzieć. Ten samochód aż prosi się, żeby wsiąść do niego i nim pojeździć, bo aż klamka sama z siebie się otwiera, jak jest blisko kluczyk, blisko samochodu. No i jakie jasne wnętrze, kurczę. Wejdźmy do środka. Jak tu jest wygodnie. Tego to bym się nie spodziewał po tak sportowym samochodzie. Odpalmy ten 3,5 litrowy motor. Cichutko chodzi. No, w końcu to hybryda. Tutaj nam się już pokazuje panel z napisem NSX. Dobra, bo tu jest wszystko, ja muszę się nauczyć tego auta. Drive. Mamy drive, ale niskie spalanie. Jak na supercar to jest bardzo niskie. Bardzo śmieszne też lusterka i wloty powietrza, które przez nie widać. No dobrze, ustawmy je sobie tutaj. Parkingowy. Okej. Okay. Pierwszy raz siedzę w NSX-ie. W ogóle jak patrzyłem na YouTubie, też nie ma żadnego filmu z jazdy NSX-em, więc to kolejny w grudniu, kolejny w moim programie, pierwszy w Polsce taki film. Z czego jestem bardzo dumny i bardzo dziękuję właścicielowi Sylwestrowi za to, że możemy wspólnie nagrać ten materiał. Co do samego w ogóle kluczyka, taki typowy, zwykły, nie ma tutaj, wiecie, nie wygląda jak kluczyk od Ferrari albo od Porsche. Zwykły logo Acury NSX. O samym aucie, słuchajcie, zacznijmy od przodu. Z przodu się bardzo dużo dzieje. Ta maska wygląda, jedni mówią, że wręcz do Bugatti podobna, inni przekonują się, że to R8. Ja bym się skłaniał ku temu drugiemu porównaniu, ponieważ kształt cały jest podobny do tej R8. Z przodu mamy karbonowy splitter, tutaj z takim jasnym paskiem. Cały samochód jest w ogóle piękny niebieski kolor, naprawdę robi robotę na żywo. Jeszcze bardziej teraz widzę podgląd ujęcia, jak to wygląda, i uwierzcie mi, że na żywo jeszcze lepszą robotę robi. Ten samochód wygląda przezajebiście. Oczywiście LED-owe światła, nie ma żadnego znaczka. Otwórzmy sobie machę. Tutaj też widzicie, w międzyczasie wam powiem, że macie wloty powietrza, które teoretycznie w każdym normalnym aucie chodziłyby silnik. I pytanie za 100 punktów do was. W którym miejscu jest tutaj silnik? Z tyłu czy z przodu? Odpowiedź poznacie za 10 sekund, ponieważ samochód ma kilka silników. Tutaj na przykład macie dwa elektryczne silniki, a z tyłu jest trzeci elektryk plus V6. Zamykamy machę. Zobaczcie też na te poszerzenia. O, z tej strony wygląda to idealnie. On jest mocno poszerzony. Naprawdę, razem z lusterkami on ma ponad 2,20 szerokości. To jest dość sporo. Czarny dach, bez żadnego karbonu, ale tego karbonu jest w tym samochodzie dużo więcej. Na przykład na progach. Tutaj mamy karbonowe progi z właśnie też jasnymi dodatkami. Specyficzna klamka, która też sama nam się otwiera przy wsiadaniu. 20 na ceramicznych hamulcach. Opon nie musimy sprawdzać, bo to nie Audi. Czarne zaciski, które ja osobiście chyba zmieniłbym na żółte. No i przejdźmy do tyłu. Z tyłu się bardzo dużo, w sumie dużo niedużo dzieje, bo tutaj skromnie jest, ale jest dużo do opowiadania. Zobaczcie, z tej perspektywy samochód mi się nie za bardzo podoba, ale z kolei jak przejdziecie w tą stronę i zobaczycie z tej perspektywy samochód, no to wygląda grubiańsko. Tutaj takie ścięcie po obu stronach, symetryczne, karbonowy dyfuzor, 4 rury wydechowe, zaraz zobaczymy jak gadają. No i lampy, które ciągną się po całej długości. No naprawdę ma to swój urok, ma to swoich wielbicieli i hejterów, na pewno ten styl samochodu. No i tu nam się pokazuje 3,5 litrowa jednostka. Otwórzmy sobie, tu mamy przycisk do otwarcia bagażnika. Szyba nam się razem z bagażnikiem podnosi, zaraz nam się zgasi, bo on się tak co pół minutki gasi. No ale wszędzie full carbon i to, co teraz widzicie na ujęciu, moim zdaniem, zgasił się, moim zdaniem to jest najpiękniejszy wygląd silnika, jaki chyba kiedykolwiek widziałem, naprawdę. Zobaczcie, full carbon, ale tak estetyczny. Wszystko dosłownie jest karbonowe. Razem tutaj z tymi wszystkimi elementami, tutaj boki,
dosłownie no przepięknie, przecudownie to wygląda. No i ten napis NSX na samym środku. No i tu mamy 3,5 litrową jednostkę V6, 6 cylindrów o mocy łącznie z wszystkimi silnikami elektrycznymi 580 koni i przyspieszenie na poziomie 3,1 do setki. Silnik na dwóch turbosprężarkach, a tutaj wszystko, całość, estetykę dopełnia plakietka, czyli 861 egzemplarz Precision Crafted by Performance Manufacturing Center. Pięknie. Bagażnik jest taki, że jak chcecie gdzieś wyjechać, no to raczej weźcie drugie auto albo przyczepkę. Śmiesznie by wyglądała Honda NSX z przyczepką. Razem ze mną jest właściciel. Cześć Sylwek. Właściciel tej pięknej perełki. Jak ci się w ogóle sprawuje? Mega, jestem zadowolony z tego samochodu. Masz tą Hondę chyba rok? Prawie rok, tak? Więcej porozmawiamy już w samochodzie z właścicielem. Wstawmy sobie kurtkę do bagażnika, jeżeli się w ogóle zmieści. O, bagażnik idealny na kurtkę. Ile kilometrów zrobiłeś po Polsce tym autem już? 6000. 6000, czyli to nie jest takie daily, tylko raczej weekendowa popierdółka. No, używam go tak na co dzień. Od pewnej prędkości ma jeszcze takiego kopa. No, to zrobiło wrażenie. To jest fajne. To było coś. A czemu akurat NSX? Nie wiem, dorwałeś okazję, czy podobał ci się zawsze ten samochód, czy jeszcze co innego? Nie, po prostu jakoś w ogóle w Japońcach, czyli gdzieś tam wcześniej Subaru BRZ, później Lexus RCF, no, a później padł wybór na NSX-a. Okej. Okay. Coś innego. To jest, na letnich jeździmy? No to dlatego, kurczę. Ja mam szczęście, w grudniu świetną serię rozpocząłem, jeżdżę najlepszymi autami w Polsce na wszystkie na letnich opodach. Tylko jeden czy dwa samochody były na zimówkach. Wiesz, jaka jest maksymalna prędkość tego samochodu? Podaję, że 310 na godzinę. 310, no to dużo, nie dużo. W sensie konkurencja ma 330, na przykład RSMK, no ale powyżej 300 to jest... każdemu się poci łapa. A tak to wygląda w lusterku. Posłuchajmy teraz, jak jeszcze brzmi. Sylwester mówił, że tak nie za bardzo, ale zobaczmy i ocenimy. Dajesz, Sylwek! Petarda. Wygląd ma świetny. Coś tam gada. 1 300 000 jest wart ten samochód, jak widziałem też na forach różnych. Zobaczcie. Z tej perspektywy wygląda przekozacko. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. To jest, z przodu jest 10 na 10, dosłownie. Kurczę, coraz bardziej do tego tyłu się przekonuję. Pięknie. Jak to potężnie wygląda. Nawet nie wiem, czy bardziej niż R8 mi się nie podoba. Bardzo ładny przód. Mam wrażenie, że bardzo wysoko się siedzi w tym aucie, a ono jest niskie. Wbrew pozorom jest ten feeling taki, że... Ale może to kwestia, no nie wiem, ułożenia fotela? Sport Plus. Słychać turbiny. Pracują. Syczą, że tak powiem. Jeszcze raz redukcja. Jak to zapierdziela? W sensie, nie to, żebym się dziwił, że siedzę w maluchu, a jednak zapierdziela. Do setki. Prędkość maksymalna 310 na godzinę. Zauważyłem teraz, przy tym dodawaniu gazu impulsowym, że samochód nie zachowuje się jak turbinowe auto. To znaczy, jest tam słynna turbodziura w tych autach, a tutaj tego nie ma. Tu jak w LFA dosłownie. Wciskasz gaz i to jest super. To jest na plus, że nie ma tej turbodziury, chyba że na niższych obrotach. Zobaczymy jeszcze. Na piątkę go wezmę. Na czwórkę. Cały czas, od samego dołu bierze. I to jest chyba, mam wrażenie, magia silników elektrycznych. Swoją drogą nazwa NSX to jest skrót od New Supercar Experiment. Tak nazwali to Japońcy. No i im się udało. Pierwsza w ogóle Honda, pierwsza generacja Honda NSX.
to był w ogóle bolid wtedy, 30 lat temu, bo od 1990 roku został, był produkowany, pierwsza seria była NSX produkowana z Hondą NSX pierwszej generacji. Związana jest fajna, ciekawa anegdotka, że przy jej tworzeniu pomagał Ayrton Senna, to jest legenda wyścigów Formuły 1. Jeżeli będę kiedyś z McLarenem Senną nagrywał wam materiał, a to prędzej czy później się stanie, to powiem wam trochę więcej o tym człowieku, bo to jest naprawdę legenda motoryzacji. On, Senna właśnie, Ayrton Senna, brazylijski kierowca wyścigowy, pomagał przy tworzeniu, przy konstruowaniu tego silnika w tamtej Hondzie NSX pierwszej generacji. Tu mamy jej nowoczesny odpowiednik. No i trochę się napocili ci Japońcy przy produkcji nowego egzemplarza, nowego modelu NSX-a, czyli tego, którym teraz jedziemy, ponieważ od 2005 roku była taka luka w japońskiej motoryzacji NSX-owej. Przez dobrą dekadę inżynierowie i jakby konstruktorzy modelu głowili się, jak tu zrobić, co tu zrobić, co tu zmienić, żeby wyprodukować jak najlepiej ten egzemplarz. No i w 2015 roku NSX nowy, czyli ten, którym teraz jedziemy, miał swoją premierę. 30 na godzinę. Zawsze cieszę tak samo. Ten Royal Trip to jest dla mnie naprawdę dzień dziecka mam codziennie. Ale ładnie ruszył z launcha. Mimo że zerwał trakcję, tak czy siak, to znaczy z launcha, no 2500 miałem obrotów, nie wiem czy to można launchem nazwać. 700 Newta momentu. Ja nie wierzę w to. I to coś pali 12 litrów, to jest przezabawne, że przy takiej jeździe, ach, są pewne plusy tych cięć norm emisji spalin i silników, kastrowania tych silników. Kolejna zaleta Hondy NSX nowej. Jak pakujesz kurtkę do bagażnika w zimę, to wyciągasz ją po 20 minutach totalnie gorącą, przez to, że silnik jest centralnie z bagażnikiem sparowany. Sylwestrze, musisz dopełnić honoru i 20 grudnia poszukać. Na zasadzie kalendarza adwentowego ja robię codziennie filmy, a wy je widzicie. Jeszcze raz? Zabijaj NSX. Ciuchcia. Dobrze, że nie bałwan. Bardzo ci dziękuję za całe nagranie. Świetnie było, było mi cię poznać. Świetny samochód. Bardzo ci dziękuję za zaufanie i za to, że mogłem przedstawić wam, drodzy widzowie, ten samochód. My jeszcze z Sylwkiem poza kamerami sobie porozmawiamy, a wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie pominąć następnego odcinka, bo już jutro film z Nissanem GT-R. Będzie moc. Dlatego subskrybujcie. Do zobaczenia jutro w kolejnym daily vlogu motoryzacyjnym. Cześć!